służymy Ci za Twojego Syna, za Twojego Ducha, za Twoje Słowo, za wszystkie niezwykłe i cenne dary, którymi nas tak hojnie obdarzyłeś. Dzisiaj prosimy Ciebie, Duchu Boży, o rozumne serca, o otwarte umysły, abyśmy mogli słyszeć to, co Ty do nas mówisz, przyjąć to z radością i zastosować, bo dzisiaj chcemy poznawać Twojego Syna, Ojcze, aby rozumieć to, jak On żył, co robił, jaki był, ponieważ Jego naśladowcami jesteśmy i od Niego się uczymy. Więc dziękujemy Ci za tą łaskę, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Błogosław tutaj całe nasze zgromadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zacznę od pierwszego, od Marka 6,1 i na pewno nie zrobimy całego rozdziału, dlatego że jest tam 56 wersetów i jest bardzo dużo treści. Dzisiaj mamy też konferencję zboru po nabożeństwie, więc zachęcam wszystkich, żeby zostali, wszystkich członków z całą pewnością, a wszystkich sympatyków zapraszam również, jeśli macie czas, i żeby zostać do końca, nie wychodzić tam w trakcie, prawda? Mamy wiele ważnych rzeczy dzisiaj do zrobienia. Więc Marka 6 od pierwszego wersetu. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce. I Jezus przybywa do swojego miasta rodzinnego, Nazaretu, w którym również jego mama, gdy była jeszcze młodą dziewczynką, taką 14-15, może 16-latką, przyszedł do niej anioł Gabriel i zapowiedział jej, że Duch Święty pocznie w jej łonie syna. To się również odbywało w Nazarecie. Więc Jezus przybywa do Nazaretu, ale nie jest to rodzinna jakaś taka wizyta, że przyszedł odwiedzić swoich bliskich, ale przybywa Jezus jako rabin, mający swoich uczniów i swoje przesłanie i swoje nauczanie. Więc gdy wchodzi do synagogi i zaczyna nauczać, Łukasz pisze o tym w 4 rozdziale, jego nauczanie nie spotkało się z przychylnością, ani ze zrozumieniem, ani akceptacją. Raczej ludzie nim wzgardzili, bo tutaj w dalszych wersach będziemy czytać, że mieli taką niską opinię o Jezusie, dlatego że nie skończył żadnej rabinicznej szkoły, ale był po prostu stolarzem, był cieślą, chociaż niektórzy mówią, że to słowo cieśla w języku greckim, no to oznaczało takiego wyszukanego cieśle, kogoś, kto robił takie wykwintne, ładne rzeczy. Nie jakiegoś takiego, co tylko tam dwie deski jakoś tam zbił razem gwoździami, ale kogoś, kto był naprawdę takim mistrzem w swoim fachu. Ale nie, to i tak, no tak czy inaczej, no to nie był jakimś rabinem z wykształcenia. Więc zastanawiają się, to co ich zaskakuje, no to co to za mądrość, która jest mu dana i cuda, których dokonują jego ręce. Więc te dwie rzeczy wyróżniały naszego Pana. Po pierwsze wyróżniała go mądrość, po drugie wyróżniała go moc. I my jako naśladowcy Chrystusa, Jezusa, jako uczniowie Jego, którzy tutaj mają zadanie do spełnienia w tym świecie, również powinniśmy dążyć do tego, żeby obydwie te rzeczy cechowały nasze życie. Zarówno mądrość Słowa Bożego, jak i moc Ducha Bożego. I myślę, że mądrość płynie wtedy, kiedy wypływa z tego, kiedy im lepiej znasz Słowo Boże, tym lepiej rozumiesz, czym jest ten świat, kim jesteś Ty, jako uczeń, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, jako ten, który ma zadanie do wypełnienia. Moc może się objawiać w przeróżnych aspektach naszego życia. Może się wyrażać w tym, że że kochasz Boga przez całe swoje życie, że idziesz za Nim, że zwiastujesz Ewangelię, że nie rezygnujesz, nie wycofujesz się,
gdy jest jakiś konflikt z braćmi, to nie strzelasz fochów i nie mówisz żegnam państwa, więcej się z wami nie bawię, ale trwasz, rozwiązujesz sprawy, że głosisz Ewangelię, że modlisz się codziennie, że gdy modlisz się o jakieś sprawy, to wiesz, że to jest ważne, nie rezygnujesz, aż ta rzecz się nie wydarzy, nie poddajesz się. Są przeróżnego rodzaju formy, czy też przejawy tej mocy w naszym życiu. I więc myślę, że powinniśmy dążyć do tych dwóch aspektów, aby wyróżniać się jako chrześcijanie, aby nie pozostać tylko i wyłącznie na poziomie jakichś rozważań intelektualnych, teologicznych, a poza tym to całe moje ego i moje ja kontroluje moje życie i wiadomo, jaki jest tego efekt. I dalej w trzecim wersecie czytamy, że co mówili o Jezusie, czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona, a jego siostry, czy nie ma ich tutaj w nas? I gorszyli się nim, a Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i wśród krewnych swoich i w domu swoim. Więc zobaczcie, co tutaj się uczymy o naszym Panu. No, choćby taką przyziemną, prostą rzecz, z którą wielu ludzi ma problem, to jest taki, że Jezus miał czterech braci i kilka sióstr, dokładnie nie wiadomo ile. Niektórzy mówią, że to byli kuzyni. Ja nie widzę powodu, dlaczego mieliby być to kuzyni, dlatego że w Ewangelii Mateusza 1,25 czytamy, że Józef i Miriam nie współżyli ze sobą do narodzin Jezusa. Że tam jest napisane, że dopóki nie porodziła syna, nie współżyli ze sobą. Czyli jeżeli po porodzeniu współżyli ze sobą, no więc normalne jest, że jeżeli mąż z żoną współżyje, no to że rodzą się dzieci. Te dzieci się urodziły, więc pomijając jakieś wielkie kwestie teologiczne dopisywane tam do tego fragmentu, no to Jezus miał czwórkę braci. On był piąty, najstarszy był i miał również siostry. Ale to, co dalej tutaj jest napisane, Jezus mówi, że nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i wśród krewnych swoich i w domu swoim. Prawda może taka dosyć powszechna, ale zobaczcie, jakże smutna, bo właśnie ci, którzy powinni być jego największym wsparciem, ponieważ są najbliżej z nim spokrewnieni, są najbliżej niego i z nimi spędził najwięcej czasu, częstokroć właśnie ci występują przeciwko tym ludziom, którzy mają jakieś właśnie talenty, obdarowania, no z pewnych określonych powodów. I tak było w przypadku Jezusa również, do tego stopnia, że jego własna rodzina wraz z jego matką uznali go za szaleńca w pewnym momencie i chcieli go usunąć ze służby i po prostu jakoś gdzieś tam oddać do jakiegoś miejsca dla psychicznie chorych. Więc myślę, że to współfalenie, o którym Jezus tutaj mówi w stosunku do Niego, również jest widoczne i w naszych rodzinach, czy w naszym zborze, że właśnie ci, którzy długo służą, którzy od lat sprawują pewne funkcje, mogą się czasami zawieść, czy nie mają takiego wsparcia od innych, którzy również długo z nimi służą i długo idą. No ale spełnia się to stwierdzenie, o którym tutaj Jezus powiedział, że tego wsparcia częstokroć od najbliższych nie ma. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że te wady, które każdy z nas ma, one po pewnym czasie są widoczne. Te wady, które są autentycznie wadami naszymi i też takie wady, które są wymyślone przez nasze otoczenie, bo czasami po prostu ktoś ma na temat ciebie opinię, która w ogóle nie jest prawdziwa. Ale te właśnie te wady mogą przyćmiewać te talenty, które posiadamy. I tak sobie myślałem kiedyś, że ciekawe, bardzo interesujące jest to, że za życia człowieka widzimy same jego wady, natomiast po jego śmierci same jego zalety. I myślałem, szkoda, że nie odwrotnie. To byłoby o wiele lepsze. Jak jesteś na stypie, i słuchasz, jakim to niesamowitym był tym człowiekiem ten, który odszedł, myślisz, że to jakiś anioł wcielony był, no nie? Natomiast jeszcze tydzień wcześniej, jak słuchałeś jeszcze za jego życie, jak słuchałeś o nim opowieści, to myślałeś, jaki okropny człowiek, no nie?
Myślisz, jak to jest, że to nie jest, ja bym wolał, żeby on mnie odwrotnie mówił, bardzo pozytywnie za mojego życia, a bardzo negatywnie po mojej śmierci, bo już tego nie słyszę, więc jest mi to obojętne, prawda? Ale starajmy się dostrzegać właśnie, będąc świadomym tego, co nasz Pan powiedział, że nie ma proroku uznania, no, nie ma w swojej rodzinie i w swoim domu i w swoich bliskich, to starajmy się działać odwrotnie właśnie, żeby jednak stawić czoła tej zasadzie. Oczywiste jest, że Jezus nie miał żadnych wad, ponieważ nie miał starej grzesznej natury. Więc to, co ludzie o nim mówili, no to była ich po prostu subiektywna ocena, nieprawdziwa, fałszywa. Więc nieobiektywność tych ocen i jakiś taki subiektywny punkt widzenia, który można mieć na czyjś temat, na temat tego, co mówi, co robi, w życiu Jezusa jest niesamowicie widoczny. To jest tak jaskrawe, że Jezus zawsze reprezentował swojego Ojca. I to, co mówił, nigdy nie kłamał, nigdy nie manipulował. To, co mówił, mówił wprost, ale mówił też z łagodnością i z miłością. Jednakże to, jak ludzie to oceniali, jak ludzie to odbierali, no to było fatalne. I czasami tak niesprawiedliwe, jak tylko możesz sobie to wyobrazić. I jest taki fragment, w którym Jezus, to jest w Jana 6 rozdziale, kiedy Jezus rozmnaża chleb, karmi 5 tysięcy mężczyzn, czyli tak niektórzy szacują, że 7-8 tysięcy ludzi tam było z kobietami i z dziećmi i tyle tych tysięcy ludzi się najadło i było szczęśliwych. I Jezus im mówi tak, po tym właśnie, kiedy już byli tacy najedzeni, zadowoleni, Jezus im mówi, jeżeli szukacie czegoś głębszego w swoim życiu, czegoś, co naprawdę ma nieprzemijalną wartość, to co musicie zrobić? Musicie jeść moje ciało i pić moją krew. No i tak ci, którzy zdali Stary Testament, no to powiedzieli sobie, okej, Jezus tutaj w tym momencie powiedział co? Powiedział oczywistą herezję, taką po prostu niezaprzeczalną. Dlaczego? Dlatego, że w 3 Mojżeszowej 17 rozdziale czytamy, że Bóg mówi, że ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają wśród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, a Jezus mówi im o tym, że mają pić jego krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go wśród jego ludu. I więc znaczenie tego, co Jezus powiedział, że mają jeść jego ciało i pić jego krew, jest ewidentnie symboliczne. Oto chodziło o wiarę w uczestnictwie ofiary, którą dokonał na krzyżu. Jezus przelewa swoją krew, oddaje swoje ciało do naszego odkupienia i my uczestniczymy w tej ofierze poprzez wiarę. Tak należy to rozumieć. Jednak brak zrozumienia doprowadził do tego, właśnie to taka niesubiektywna ocena i nieprzyjrzenie się bliżej, o co Jezus miał na myśli, o co mu tak naprawdę chodziło. To stwierdzenie, które Jezus powiedział o piciu krwi i jedzeniu, spożywaniu jego ciała, doprowadziło do tego, że czytamy, że w Jana 6:66-67 od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? I Piotr zawsze pierwszy zabierał głos, zawsze miał dużo do powiedzenia i miał już gotowe wnioski, nie zawsze przemyślane. I Piotr mógłby powiedzieć, wiesz co, Panie, to nie chodzi o to, że chcemy od Ciebie odejść, ale popatrz tak obiektywnie na to, co dzieje się wokół Ciebie. Bo wygłosiłeś kazanie, po którym 6 tysięcy osób z naszego kościoła odeszło i zostało nas 12. Powiedziałeś, że będziemy budować kościół, także Ty zbudujesz kościół i mieliśmy wspaniały mega church. A teraz po tym jednym kazaniu okazało się, że została nas garstka, niemalże na palcach jednej ręki policzyć, o co Ci chodzi. Czy to jest kierunek, w którym zdążamy? Tak mógłby powiedzieć. I tak pewnie by powiedział, gdyby coś takiego się wydarzyło we współczesnych czasach. Gdzieś w jakimś wielkim kościele po wygłoszeniu kazania pastora wszyscy odchodzą, zostaje grupka ludzi. Maleńka. Ale zamiast takiego ludzkiego gadania
Piotr bardzo rozsądnie powiedział coś zupełnie innego. Powiedział mu tak, w 6,68 w następnym wersecie, odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I gdybyśmy tak znowu po ludzku tak pomyśleli o Chrystusie, mając taki jego, taki ziemski obraz, no to byśmy pomyśleli sobie, no Jezus jest takim miłym facetem i na pewno odpowiedział Piotrowi na takie niesamowite przesłanie. Jezus powiedział: Piotrek, Ty naprawdę, dziękuję Ci, że to powiedziałeś, bo widzę, że tylko Ty naprawdę mnie rozumiesz i doceniam Twoje słowa. Ale Jezus tego nie odpowiedział. Jezus powiedział coś zupełnie innego. I czytamy, że Jezus odpowiedział mu: czy nie 12 was wybrałem, a jeden z was jest diabłem. Myślę, że miny mieli nietęgie po takim stwierdzeniu. I myślę, że Boży punkt widzenia dla wielu ludzi jest nie do zaakceptowania. Dlaczego? Dlatego, że są tak bardzo, bardzo mocno przywiązani do swojego własnego punktu widzenia i do swoich analiz i do swoich przemyśleń, nad którym może długo, dużo czasu spędzili, może z innymi rozmawiali. I te własne poglądy są tak mocno zakorzenione i utwierdzone w ich umysłach, że to, co Duch Święty do nich mówi, to, co Słowo Boże do ich poucza, nie są w stanie tego przyjąć. Więc lekcja dla nas z tego fragmentu jest to, że chociaż mieli tak pogardliwe mniemanie o Chrystusie, i chociaż dokonywał wspaniałych i niezwykłych rzeczy i uczył ich praw, o których nigdy wcześniej nie słyszeli, nie byli w stanie tego przyjąć i zaakceptować, nauczyć się. Więc jaki jest wniosek dla nas, jako naśladowców Chrystusa, Pana naszego? Właśnie taki wniosek, że pokora umysłu jest absolutnie niezbędna dla każdego, kto chce efektywnie służyć Chrystusowi. Pokora umysłu. Co oznacza pokora umysłu? Gotowość do rezygnacji ze swojego punktu widzenia na korzyść tego, co widzisz, co Duch Święty pokazuje Ci w Słowie Bożym. Abyś pozwolił Mu przekierować się, przeorientować i zrozumieć, że dokąd On Cię wyprowadzi. To jest cecha naśladowcy Chrystusa Jezusa. I dalej w Marka 6,5 czytamy, że właśnie w tym Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne osiedla i nauczał. I patrzcie, że zarówno wiara, jak i jej niewiara jest wielką potęgą w życiu człowieka. To jest olbrzymia siła, która może cię albo bardzo mocno w kierunku Boga popchnąć, albo od Niego odrzucić. I niewiara sprawiła tutaj w tym wypadku, niewiara, głęboka zakorzeniona niewiara i niechęć sprawiła, że wielu chorych pozostało chorymi w mieście Nazaret. Chociaż był tam sam Syn Boży i mógł ich uzdrowić, mógł ich uleczyć i dać im nowy etap w życiu. Jednakże nie byli w stanie zaakceptować Jezusa takiego, jakim jest. Mieli swoje wyobrażenie na temat tego, jak Bóg działa, jak Bóg prowadzi. I ta niewiara sprawiła, że nie doświadczyli Bożego błogosławieństwa. Nie chcieli nawet spróbować. Inni może drwili w ogóle. I Jezus był zdziwiony wielkością ich niewiary. I niewiary, czyli jakbyśmy mogli zdefiniować niewiarę, myślę, że jest to zamknięcie w swoich własnych przekonaniach. To jest niewiara. Że przekonanie o tym, że to, co do tej pory myślę, jest słuszne, jest prawidłowe i nie będzie tutaj żadnych zmian w tej dziedzinie, ani żadnych korekt. I to jest właśnie niewiara. Mieli swój własny, określony punkt widzenia na temat Chrystusa. Czyli dla nich to był po prostu Jezus z Nazaretu, syn cieśni, którego rodzinę doskonale znamy, czterech jego braci i siostry. I nie będziemy korygować tutaj w tej dziedzinie nic. Choćby nie wiem, jakie argumenty przyszły od Boga, my się nie zmienimy. Pozostaniemy w tym miejscu, bo uważamy to miejsce za słuszne,
za właściwe, Jezus się dziwił aż tak wielkiej niewierze. I tak samo jak wiara może przynosić góry, wyrywać drzewa z korzeniami, to niewiara popatrzy, pomyśli, przyjrzy się i powie tak, wzruszy ramionami i powie, jakoś mnie to w ogóle nie przekonuje. Chociaż sam Bóg działa, chociaż On robi jakieś niesamowite, wspaniałe rzeczy, niewiara popatrzy, przyjrzy się, jakoś te argumenty do mnie nie trafiają. I właśnie ta sytuacja wydarzyła się w Nazarecie. Przyszedł wcielony Bóg do miasta Nazaret, do miasta z wielkimi potrzebami. Nauczał, uzdrawiał, głosił, a oni wzruszyli ramionami i powiedzieli, nie przekonuje mnie to. Kiedy byłem dzieckiem, robiliśmy sobie takie proce. To były nie takie w kształcie Y, tylko to były takie prace, że brało się taką łatkę skórzaną, robiło się takie dwie dziurki po bokach, do nich się przywiązywało taki powiedzmy 60-70 cm sznurka i potem się wkładało w tą łatkę kamień, kręciło się tym i się w pewnym momencie puszczało jeden sznurek. Kamień wylatywał, kiedy pierwszy raz rzucałem z tego typu procy, bo wcześniej miałem inną, taką właśnie w kształcie Y, to jak zobaczyłem zasięg tej procy, tej takiej machanej, to byłem pod wrażeniem, niesamowite, aż taka siła wyrzutu. I po prostu kamień kilkadziesiąt metrów, dwa razy dalej leciał niż takiej naciąganej procy. I no, problemem było to, że trudno było z niej trafić tam do jakiegoś miejsca, tak jak do tego innego modelu. Ale bawiliśmy się tym i myślę, że właśnie, że taką podobną siłę ma zarówno wiara, jak i niewiara. Że niewiara jest właśnie również jak taka proca z tak wielką siłą odrzutu, która jeżeli się nie poddasz Słowu Bożemu i nie pozwolisz, aby Duch Boży skruszył twój sposób myślenia, to ta niewiara wyrzuci cię z centrum Bożego działania bardzo, bardzo daleko. Tak jak mówiliśmy tydzień temu, mówiłem o tym, że Jezus przyszedł do mieszkania, domu tego przyłożonego synagogi, aby wzbudzić z martwych tą dziewczynkę i gdy ludzie się naśmiewali z Niego, On ich po prostu wywalił z domu. I zostało tylko 6 osób, które oglądało ten cud wzbudzenia z martwych, dlatego że Jezus nie miał żadnego współczucia ani zrozumienia dla niewiary. Jeżeli nie chcieli Mu uwierzyć, po prostu powiedział, żeby wyszli. I niewiara jest w stanie albo cię wiara wrzuci w samo centrum Bożego działania, albo niewiara cię z tego centrum wyrzuci na dużą, dużą odległość. I tutaj kiedy myślałem sobie o tym właśnie, jeżeli chodziłoby o taki współczesny przykład, to jest bardzo ciekawy, bo niedawno, sprzed właściwie 10 lat można było powiedzieć, w 2008 roku na rynku pojawiło się coś takiego, takie hasło jak Bitcoin. I wtedy jeszcze nikt nie wiedział, o co to jest i w ogóle jakaś pewnie dziwna rzecz. I ten Bitcoin to jest tak zwana kryptowaluta, czyli takie pieniądze elektroniczne oparte na liczbach pierwszych. I czytałem, że wtedy, w 2008 roku, cena jednego Bitcoinu to było 10 groszy za sztukę. I ktoś, jest taka historyjka o kimś, kto miał ileś tam wtedy, to nie wiem, czy to był 2008 czy 2009 rok, ale nabył tych bitcoinów, no bo taka ciekawa rzecz, one były bardzo tanie, więc można było mnóstwo ich za nieduże pieniądze nabyć. I kiedyś właśnie poszedł gdzieś zjeść obiad, no i kupił pizzę, miał zapłacić $25 za tą pizzę. I okazało się, że tam jego karta kredytowa jakoś tam nie działa, czy coś tam, była jakaś taka sytuacja, ale miał te bitcoiny, to się elektronicznie płaci tymi bitcoinami i mógł zapłacić nimi. I po przeliczeniu no to wyszło, że 10 tysięcy bitcoinów miał zapłacić za tą pizzę, no i zapłacił. I ten sprzedawca się zgodził, żeby właśnie nie dawał mu dolarów, tylko te bitcoiny. Tam $25 to też nie jakiś wielki majątek, a mi pomyślał sobie, a może to będzie ciekawe. Dzisiaj, obecnie, wczoraj sprawdzałem, cena bitcoinu jednego to jest 45 tysięcy złotych. Po 10 latach, prawda? A była 10 groszy. Więc to była zdecydowanie najdroższa pizza świata, bo zapłacił za nią po współczesnym kursie 450 milionów złotych. Okej. I wtedy mało kto wierzył, że opłaca się
inwestować w bitcoiny, bo to jest jakaś dziwna rzecz, w ogóle szkoda nawet tych 25 dolarów, ale jeżeli miałbyś nawet jeden bitcoin za 10 groszy kupiony wtedy w 2008, dzisiaj masz 45 tysięcy złotych, tak? Ofasowało się. I wiesz, o czym chodzi, o co mi chodzi w tym przykładzie? O tym, że dzisiaj żyjemy w świecie, który gardzi Słowem Bożym i który uważa, że Słowo Boże jest w ogóle nic nie warte. Świat się śmieje, znaczy nawet niektórzy chrześcijanie śmieją się z innych chrześcijan, którzy wierzą w całkowite natchnienie Słowa Bożego. I niektórzy chrześcijanie mówią, że w podejściu takim bardziej liberalnym, że tylko niektóre fragmenty są natchnione, a inne nie, niektóre już przeminęły, inne już są nieaktualne, inne bardziej aktualne i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, w tym świecie Słowa Bożego się nie ceni. Jest ono dla wielu ludzi bezwartościową jakąś taką księgą, starą księgą. Jednak powiem wam, jestem o tym głęboko przekonany i myślę, że na 100% jest to prawda, że twoja wiara w prawdę Słowa Bożego ma nieskończoną wartość. To nawet nie jest taki przelicznik jak 10 groszy do 45 tysięcy złotych. Ten przelicznik jest dużo, dużo większy. Dlatego, że twoja wiara w Chrystusa Jezusa, w to, że co On uczynił na krzyżu i kim jest dzisiaj w twoim życiu, ta wiara przyniesie ciebie do wieczności, w której będziesz doskonale szczęśliwy, zadowolony, niczego ci nie będzie brakować. Będziesz miał miłość, będziesz miał przyjaciół, będziesz miał wspaniałą społeczność, będziesz miał nieprawdopodobne możliwości, nie wiem, intelektualne, duchowe, emocjonalne, twórcze. Będziesz ze Stwórcą Wszechświata na zawsze. Dzięki czemu? Dzięki twojej wierze, która dzisiaj może się wydawać tak mało popularna, tak bezwartościowa, jak niekiedy w telewizji czy gdzieś tam w internecie czytamy. Więc myślę, że strata ludzi niewierzących będzie o wiele, wiele głębsza i poważniejsza niż ci, którzy byli o krok od kupienia bitcoinu w 2008 roku i ci sobie pytają, dlaczego nie kupiłem przynajmniej 10 sztuk. No nie? Że strata ludzi niewierzących, którzy staną przed Bogiem i którzy nie cenili Słowa Bożego, będzie nie do odżałowania, będzie niepowetowana. Będzie po prostu, to będzie strata o nieskończonej wartości. Więc ich rozczarowanie znacznie przewyższy rozżalenie z powodu przegapionej inwestycji. Ty natomiast, bracie i siostro, jesteś w tym momencie i w tym czasie, kiedy możesz bardzo zainwestować w swój duchowy rozwój, w swoją społeczność z Chrystusem Jezusem, w wiarę w to, co Słowo Boże mówi, i zainwestuj, i nie wahaj się, i nie daj się zwieść jakimś twierdzeniom, które tak do końca nie masz przekonania do nich. Jakimś opracowaniom, jakimś myślom jakichś, nie wiem, ludzi, którzy żyli ileś tam lat temu i oni mają swój pogląd na Boga albo jakiś opracowali swój system teologiczny. Pozwól, aby Duch Święty ciebie prowadził, dlatego że jesteś uczniem i naśladowcą nie jakiegoś nazwiska, ale jesteś naśladowcą i uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Uczysz się od Jezusa i On jest twoim mistrzem. Nie jakiś człowiek, ale Duch Święty, który mieszka w tobie, żywy Bóg, On ma moc uczyć ciebie i prowadzić. I gdy staniesz kiedyś przed Bogiem, nie będziesz mógł powiedzieć: o Panie Jezu, bo ja byłem naśladowcą tego i tego człowieka, tego i tego nazwiska. A Jezus powie: a ja myślałem, że byłeś moim naśladowcą. A Panie, bo On mówił tam to i to i to w tej książce przeczytałem. A Duch Święty powie: a ja mówiłem w swoim sercu i chciałem poprowadzić cię do pewnych rzeczy w swoim życiu. Dlaczego mnie nie posłuchałeś? Dlaczego okazałeś się niewierzący, bardziej wierzący człowiekowi niż mnie? Dlaczego nie nauczyłeś się słuchać mojego głosu? Bo mieszkam w tobie, wierzyłeś w to, tak? Tak, Panie, wierzyłem, że ty, żywy, prawdziwy Bóg, mieszkasz w świątyni mojego ciała i że jesteś moim nauczycielem i że prowadzisz mnie, ale no, jakoś dałem się tak zwieść, nie wierzę. Więc musimy uważać, żeby nie być jak mieszkańcy Nazaretu, do których przyszedł Bóg wcielony i który chciał czynić w ich życiu niesamowite rzeczy, ale oni pozostali przy swoich własnych przekonaniach. Dalej czytamy, że potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. Wysłał ich, aby głosili Słowo Boże, i dał im moc nad duchami nieczystymi.
Właściwie, jeżeli wierzący nie mają podstawowej przynajmniej wiedzy na temat demonów, na temat metod i celów ich działania, to efekt będzie taki, że ci wierzący będą walczyć między sobą, że będą się spierać, będą się kłócić, będą wygłaszać jakieś opinie i nawet nie przyjdzie im do głowy, że inspiracją do tego są jakieś złe duchy, które na nich wpływają. Dlaczego? Bo nie mają podstawowej wiedzy na temat tego, jak diabeł działa, jak w jakiś sposób prowokuje. I w 2 Koryntian 2:11 czytamy, że Paweł pisze, aby nas szatan nie podszedł, nas, czyli o kim mówi? O świecie? Nie, mówi o wierzącym, o wierzących, o zboże pańskim. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. I akurat apostoł Paweł nie był ignorantem w tej dziedzinie i powiedział, że on wie, w jaki sposób diabeł działa, w jaki sposób demony się podszywają pod pewne, ubierają takie święte ciuszki i wyglądają jak aniołowie światłości, niby, że tutaj promują jakąś ważną zasadę istotną dla chrześcijaństwa i jest taka światłość w tym, prawda? Takie uznanie, no nie mogę temu zaprzeczyć, ale przecież diabeł przyjmuje postać anioła światłości. Więc Paweł mówił, nie bądź ignorantem w tym, jak diabeł działa, w jakimi sposób, jakie są jego cele i do czego to prowadzi. I dalej czytamy, że nakazał im, aby nie brali na drogę prócz laski ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwóch sukien i mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiej miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. I wreszcie myślę, że naśladowców Chrystusa powinna cechować prostota, skromność i poświęcenie. I myślę, że ta prostota powinna... Dlaczego ona jest istotna? Dlatego, że życie posłańca Bożego nie powinno przesłaniać albo nie powinno zasłaniać treści, którą głosi. Że to przesłanie, które Bóg mu dał, powinno być jasno widoczne, powinno być centralną cechą życia naśladowcy Chrystusa. Żeby ludzie się nie zastanawiali, a dlaczego on tak jakoś w ten sposób wygląda, albo nie wiem, ma takie zachowanie, czy upływa w jakieś niesamowite bogactwa. Bo Jezus powiedział, aby nie brali tych rzeczy takich dodatkowych, które by tych podwójnych tam ubrań, jakichś zabezpieczeń i tak dalej, tylko żeby ich życie było właśnie skromne i żeby z nich przede wszystkim jaśniało to, co mają do przekazania, co mają do powiedzenia. Więc myślę, że Jezus podkreśla w ten sposób, że uczniowie muszą być całkowicie oddani temu, co robią i uważać, że ta sprawa przyjęcia przesłania jest najistotniejszą rzeczą, którą chcą osiągnąć tutaj w tym świecie. A jeżeli ktoś nie chce przyjąć tego przesłania, to Jezus mówi, że jeżeli świadomie odrzucają, to uczniowie nie mają już tam nic więcej do zrobienia. Po prostu zostawiają nawet proch ze swoich butów, tam strzepują, bo mówią, tutaj nic nie chcemy od tego miejsca, od tych ludzi, jeżeli oni nie chcą, jeżeli świadomie drwią i odrzucają Chrystusa, to ja nie mam z nimi nic do czynienia. Nawet nie łączy mnie ich proch z nimi. Jeżeli się otworzą na Chrystusa, jak najbardziej jestem gotów im zwiastować. Jeżeli ich serce jest zmiękczone poprzez Ducha Bożego, tak będę im usługiwać. 12 werset, 6:12 Marka, a oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Więc patrzcie, że przesłanie, jakie Chrystus dał uczniom, to nie było jedynie jakieś intelektualne rozważania, filozoficzne przypuszczenia na temat grzechu, na temat życia, na temat śmierci, ale była w nim moc nad demonami i nad chorobami. I myślę, że właśnie to są chyba dwie główne rzeczy, które ludziom niezbawionym doskwierają i przeszkadzają. Albo są to jakieś złe duchy,
jakieś, nie wiem, różnego rodzaju choroby, takiej jakiejś dziwnej natury, albo są to po prostu takie choroby fizyczne. Jezus doskonale to wiedział i z tego powodu dał im tą moc, aby dzięki temu oni mogli łatwiej uwierzyć w to, co nauczali, co głosili. Że to jakby odtykało uszy słuchaczom i wzbudzało w nich wiarę. Tak jak Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian 2:3-5, jest napisane, że przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze, a moja mowa i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości. Czyli to nie była tylko filozofia, to nie był tylko, nie wiem, przegląd doktryn biblijnych. I jedynie rozważania na poziomie intelektualnym. Jest, dalej mówi, lecz objawiały się w nich duch i moc. W jakim celu duch i moc? Bo dla niektórych duch i moc bardzo brzmi niepokojąco. I mówią, o nie, nie, tu jakieś tutaj dziwne rzeczy się dzieją, ja chcę być na dystans od tego. Tak, słowo, owszem, ale duch i moc, absolutnie. Nie mów mi o tym, nie nauczaj o tym, bo czuję się niewygodnie. Ale Paweł wyjaśnia dlaczego. Że objawiały się w jego nauczaniu duch i moc, 5 werset, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. No, może niektórzy mówią, oj, szkoda, że ten werset jest w Biblii. Wolałbym, żeby go nie było, ale jest. I myślę, że jest w tym mądrość Boża. Że Bóg daje nam coś więcej niż tylko filozofię. Bo tych filozofii w dzisiejszym świecie masz całe mnóstwo. I niektóre mogą być nawet bardziej atrakcyjne niż to, co mówi chrześcijaństwo i obiecujące ci, że będziesz Bogiem w swoim własnym wszechświecie, który stworzysz i będziesz miał swoją własną planetę, na którym będziesz Bogiem Ojcem i tak cię będą nazywać i będziesz miał tysiące żon i będziesz zaludniał swój wszechświat. Jest taka teologia, która nawet jakiś podobno ma związek z chrześcijaństwem w jakiś sposób. Więc zobaczcie, że chrześcijaństwo, które jest jedynie teologią, a nie ma mocy zmieniać życia ludzkiego do samego dna, do głębi serca, do najgłębszych pokładów serca, to dla mnie takie chrześcijaństwo jest warte tyle samo, co inne religie. Niewielka jest różnica. Jeżeli chrześcijaństwo miałoby polegać tylko na tym, że włożą mi pewną ilość wiedzy do głowy, a ja pozostanę dokładnie taki sam, kim byłem, i będę tym samym człowiekiem, niezmienionym, nieprzemienionym, to ja mówię, to jest po prostu kolejna religia. A chlubą chrześcijaństwa jest Chrystus w nas, nadzieja naszej chwały. Chrystus, który ma moc. Chrystus, który daje wolność. Wolność od czego? Wolność od ego, wolność od siebie samego, wolność od świata, wolność od czyli systemu tego świata z całą swoją filozofią i sposobem życia. Jezus daje ci wolność od tego, bo ponieważ ma wielką moc, aby cię uwolnić od tego. Jezus daje wolność od grzechu, aby przezwyciężyć grzech i nie żyć w grzechu. Daje również wolność od mocy diabła i daje wolność od mocy prawa, które cię potępia i które wyznacza ci jakieś sposoby, by zasłużyć sobie na przychylność Bożą. Więc Chrystus w nas, On jest nadzieją, on jest chlubą chrześcijaństwa i nadzieją przemiany. Dobrze, tutaj przerwę, bo następne 15 wersetów opisuje Heroda i Jana Chrzciciela, więc zostawię to na kolejną niedzielę i pomódlmy się. Drogi Ojcze, dzisiaj przychodzimy do Ciebie jako naśladowcy Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I ustanawiamy przed Tobą, tutaj wspólnie, razem ustanawiamy Twoje Słowo jako najwyższy autorytet w naszym życiu. I chcemy pozwolić Duchowi Bożemu, aby On nas tego Słowa nauczał, aby On nas przekonywał, aby On każdego z nas uczył indywidualnie, bo po to posłałeś swojego Ducha Bożego, aby w nas mieszkał i aby był naszym nauczycielem. I po to, Duchu Święty, dałeś swoje Słowo, aby było ono wykładnią w naszym życiu, aby nas przemieniało, kształtowało, prowadziło i oczyszczało z niewiary.
którą jest zapiekłość swoich własnych przekonań. Więc oddajemy Tobie chwałę i dziękujemy Ci za to, że dajesz nam pokorny umysł. I modlę się o to, abyś mnie dał pokorny umysł, który potrafi uniżyć siebie przed prawdą Twojego słowa. Abyś Ty mógł mnie nauczyć tego, co sam chcesz. I użyć mnie tutaj na tej ziemi, tak jak to zaplanowałeś. Proszę Cię o to dla każdego mojego brata, dla każdej siostry tutaj zgromadzonych i również o tych, którzy nie mogli dzisiaj dotrzeć z różnych powodów. Więc błogosław nas i Ty bądź naszym nauczycielem, bo Ty jesteś centrum naszej wiary. Więc oddajemy Tobie chwałę i dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.